Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Dlaczego elektronika i urządzenia z ekranami tak silnie wpływają na nasze życie? Porozmawiamy dziś o tym, jak bycie online przez ponad rok może wpływać na sposób uczenia się. Moimi i Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z pracowni edukacji Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Pierwsze pytanie zatem to: jaki ślad zostawi w uczniach doświadczenie bycia online przez ponad rok? No, jedyna uczciwa odpowiedź jest taka, że nie wiem. Natomiast są pewne rzeczy, które, o których wiadomo. Prawdopodobnie będziemy się różnić tutaj w ocenie skali zjawiska, ale jest rzeczą niewątpliwą, że edukacja online pozwoliła zdystansować się do samej edukacji w ogóle. Opowieści o tym, jak dzieci spędzają czas przed komputerem, że równolegle grają, że równolegle czatują, że równolegle toczy się wiele różnych form aktywności podczas gdy ten nauczyciel próbuje tam realizować tą swoją lekcję online. No jest tyle, że trudno je, że trudno po prostu je zignorować całkowicie. Więc jak ja słyszę pytanie. Jak program wpływa na nasze zachowanie, to myślę o tym w taki sposób, że siedzenie przed tym komputerem ułatwiło młodzieży dostęp do szeregu przyjemności, nagród społecznych, które byłyby niedostępne w realnej sytuacji edukacyjnej. Wtedy, kiedy byłyby w klasie, wtedy, kiedy byłyby w szkole. Bo, bo można przełączać ekrany, bo można mieć otwartych wiele zakładek w przeglądarce internetowej, bo e, można wtedy, kiedy coś się dzieje, co nie wymaga bezpośrednio mojej aktywności, akcji. tak, akcji w, na, na lekcji e, z kimś pogadać. E, I m, Chyba czego nie... dorośli się też tego nauczyli. Dorośli się tego oczywiście, że tak, tylko że skutki. E, E, które ob będziemy obserwowali u dorosłych, e, prawdopodobnie nie będą miały takiego efektu, o którym rozwojowi psychologowi mm -hmm. mówią, organizacyjnego. Mm -hmm. Znaczy, są dwa rodzaje efektów, które zwykle się, o których zwykle się dyskutuje. Mianowicie jest efekt, który można nazwać aktywacyjny, i efekt organizacyjny. Efekt aktywacyjny polega na tym, że jak coś się tu i teraz dzieje, to to wpływa na przykład na nasze zachowanie. No, na przykład, jeżeli je obserwujemy scenę agresji, to poziom hormonów stresu u nas rośnie, rośnie gotowość także do zachowania albo agresywnego, albo ucieczki. Po czym, jak przestajemy oglądać tą scenę, to wszystko wraca do normy. Mhm. Natomiast efekt organizacyjny polega na tym, że w sposób trwały. Przeorganizuje się układ nerwowy, nasze zachowanie, i mimo że to oddziaływanie ulega zakończeniu, to pewne zmiany w zachowaniu występują. Otóż młode organizmy mają to do siebie, że są bardziej plastyczne niż dorosłe. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiego efektu organizacyjnego, trwałego, jest wyższe niż w przypadku osób dorosłych. Czyli uczniowie będą szukać przyjemności chodząc do szkoły na żywo? I będą ją zaspokajać w taki A sposób, który... A ponieważ będzie niedostępna, to spodziewam się wyższego poziomu frustracji i powiedziałbym oprotestowywania tej klasycznej sytuacji edukacyjnej. Hmm. Po prostu dlatego, że zderzenie z tą prawdziwą szkołą będzie zderzeniem dosyć bolesnym. Czy dobrze zrozumiałam? Chciałam się upewnić, bo to są niezwykle istotne rzeczy. Czyli tak, to doświadczenie, że przez rok mogę słuchając czy uczestnicząc nawet w lekcji matematyki czy geografii czy polskiego prowadzić równoległe życie które daje mi dużo takiej bieżącej przyjemności bo słuchając o kształtowaniu terenu jednocześnie prowadzę czat a przy okazji zobaczyć czy nie pojawiła się wulej ulubionej grzanowa postać na którą czekam już 12 godzinę. Sprawia, że kiedy przeniosę się do szkoły na żywo, w której to jest niemożliwe, bo po prostu siedzę w ławce i już nie mogę tego wszystkiego robić, ta frustracja wzrośnie, dlatego że już się nauczyliśmy, czy uczeń się nauczył, że jest możliwe połączenie tych światów. Czy to o taki proces A, chodzi? Że jest możliwe na bieżąco dostarczanie sobie łatwych przyjemności. Mhm. Znaczy, ja gdybym to miał przetłumaczyć na taki język ściśle mhm. psychologiczny, to ja bym powiedział tak, że przez. E, Brak kontaktów społecznych przez ulokowanie tego procesu edukacji online ułatwiliśmy naszej młodzieży takie uzależnienie się od natychmiastowych nagród, od natychmiastowych mhm. przyjemności, które dostarczają urządzenia elektroniczne. Bo przecież dlaczego gra jest taka fajna? W ogóle się coś dzieje, wystarczy co, co nacisnąć dzieje, i już jest dokładnie, efekt. Dokładnie. Jakakolwiek nasza akcja natychmiast dostarcza feedbacku od, od gry, czyli dostarcza czegoś, co ja nazywam wzmocnieniem sensorycznym, dostarcza nagrody. W związku z tym żaden żywy człowiek tak nie zadziała. Na reakcję żywego człowieka trzeba zaczekać, trzeba czasem zapracować, a czasem ten żywy człowiek nie odpowie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W związku z tym przewidywalność zachowania tego żywego człowieka jest znacznie niższa niż gry. Więc e, ja bym powiedział tak. Trudność tej realnej szkoły, prawdziwej, e, e, która pracuje w realnym środowisku społecznym po doświadczeniu pandemii, może być wyższa niż przed pandemią. Co też tak sobie myślę, i, i mam już w głowie następne pytania. Ale to chyba oznacza, że ci dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy powiedzieli: Zacznijmy od zbudowania relacji i radości bycia razem, oni zastosowali tak naprawdę bardzo sensowną prewencję przeciwko tej frustracji związanej z powrotem do szkoły. Jestem całą duszą za tym, żeby, mhm. żeby włożyć wysiłek w to, tak jak uczynili to ci dyrektorzy i ci, mhm. te zespoły pedagogów, o których pani wspomniała, mhm. aby szkoła. Dobrze się kojarzyła, aby szkoła była miejscem dla dzieci uczniów w ogóle przyjemnym, żeby, żeby chciały po prostu włożyć ten wysiłek, zainwestować ten wysiłek polegający na tym, że trzeba rano się ubrać od stóp do głów i pójść, i pójść do szkoły. Mhm. Przerażający jest trochę ten, ten obraz uczniów, którzy tak wcześnie. Nauczyli się, jak rozumiem, dość skutecznie, tak, tak niekorzystnego dla ich rozwoju sposobu funkcjonowania. I zastanawiam się, czy jednak ta edukacja zdalna, edukacja online przyniosła istotne korzyści, które warto by było zachować także w trybie tradycyjnym. Ja myślę, że to, co widzę, że faktycznie jakąś korzyść, którą, którą widzę, to jest i to, co też mówią nauczyciele, to jest wzrost samodzielności dzieci na, na, hmm. na różnych obszarach. To znaczy oni musieli stać się bardziej odpowiedzialni niż, niż to się dzieje w szkole, bo na przykład sami musieli przypilnować połączenie się na lekcje, sami musieli sprawdzić jakieś wiadomości, które nauczyciel przesyłał, albo nauczyć się wysyłania pracy domowej i to w jakiś sposób, mam nadzieję, że, że z nimi zostanie. I tu mogę też podać przykład z zajęć pozalekcyjnych, z prowadzenia projektu badawczego nad rozwielitkami. I tu z dwóch, to był taki szkolny projekt badawczy, To tak? był szkolny projekt badawczy, pomyślany do realizacji na żywo w klasie, że chętne dzieci hodują rozwielitki, stawiają jakieś pytanie badawcze i potem... Przez, przez kilka tygodni, czy nawet miesięcy szukają odpowiedzi na to pytanie badawcze. W, w związku z tym, że była druga fala pandemii, ten pro, projekt e, przełożyliśmy trochę online, a trochę, e, trochę na, znaczy jakby był przewidziany, że zakończymy go na żywo. I każde dziecko hodowało te rozwielitki samo w domu. I teraz mam dwie, mamy dwie perspektywy. Dzieci mu, Powiedziały, że tak było nawet lepiej, ponieważ mhm. miały więcej właśnie odpowiedzialności. Mhm. Każdy miał swój słoik, każdy y, musiał zadbać, zadbać o to, żeby je nakarmić, nie przekarmić i y, 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 y w jakiś sposób. Y, no, się nimi zajmować. I ten chłopiec wyraźnie powiedział: No, to ja nawet wolałem, że to ja miałem w domu ten słoik, bo gdybym ja był w klasie, to bym zapomniał, to już bym biegł mm -hmm. na przerwę, miałbym dużo innych e, jakichś zajęć. A tak ja miałem ten słoik e, tylko dla siebie. Natomiast nauczyciele. No, przynajmniej z, z, tych, z tych kilku nauczycieli, którzy, którzy brali mm. udział w projekcie, mówili: No, to nie, było niedobrze, że te dzieci miały w domu te rozwielitki, bo ja nie mogłem ich przypilnować mm. i ja nie mogłem sprawdzić, czy oni zapisali dokładnie, co tam mm. się mm. dzieje, czy oni y, prowadzili notatki. Y, I w, w, ja, jak będę prowadził w przyszłym roku, mi się bardzo podobał ten projekt, na pewno będę prowadził, ale. Wtedy będę już mógł mieć wszystko pod kontrolą. No, z technologią jest tak, że ona może być wykorzystywana dobrze i źle. I y, mnie się wydaje, że ten trening w wykorzystywaniu tych y, zdalnych metod nauczania bez wątpienia y, wzbogacił warsztat y, naszych nauczycieli. I, on nie I ten trening nie powinien być zaprzepaszczony. To znaczy, ja sobie bardzo mhm. łatwo mogę wyobrazić, że to jest istotne wzbogacenie pracy y, y, nauczyciela. Tak? Znaczy on może mhm. tutaj na przykład troszkę zindywidualizować. Jak myślimy o jakichś zajęciach wyrównawczych, o jakichś zajęciach zindywidualizowanych, to y, wykorzystanie tych technologii y, aż się prosi. Mhm. Żeby, żeby tutaj ta zdalna komunikacja była, była wykorzystywana. Ona nie powinna zastępować mhm. prawdziwego, realnego kontaktu społecznego. Ona może być istotnym wzbogaceniem, ale nie powinna zastępować. Mhm. A ja myślę tak jeszcze ciągle wracam. Do tej kwestii przyjemności uczenia się, no, że oczywiście warto też zaprosić wystawy i zajęcia programu nauki dla ciebie. To taki jest naprawdę dobry wstęp, na przykład jesienią czy, czy zimą, do tego, żeby w szkole było po prostu te bodźce i te, te przyjemności, o których tutaj pan profesor mówił, to żeby ich po prostu zaznać w swojej stacjonarnej, mam nadzieję, szkole. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi spotkania byli profesor profesor Wojciech Pisula z Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik, a rozmowę prowadziłam ja, Ilona Iłowiecka-Tańska z Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik. Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.